Rano o 9, 1 sierpnia mamy zbiórkę naszego zespołu. To jest oddział specjalny, OS, prawda, który w ten czas nazywał się OS Gustaw. No, okazuje się, jest przygotowanie, prawda, do tam jakiejś akcji. No i raptem przychodzi łączniczka. Przychodzi łączniczka, staje na baczność i mówi: godzina W, 17. Myśmy się wdarli na teren poczty głównej i tam koledzy skoczyli tam na schody, a ja skoczyłem do wyjścia na Werecko i widzę napis wartownia po polsku. A ja miałem lekki karabin maszynowy, prawda, tutaj na tym i miałem dwa granaty za pasem. Otwieram drzwi, a tam jest 14 SS-manów. Jeden oficer, to porucznik. No i ja wobec tego, wie pan, tym pistoletem, on jest 25 nabojów, ich jest 14, prawda, strzelam, naciskam, nic. Naciskam drugi raz, zaciął się. No i ja w ten czas tak, jak oni z tym pistoletem tak ruszając, krzyczę, prawda. Ale Gendegoch, Schneller, Schneller, Gendegoch, Gendegoch, ręce do góry, szybciej, szybciej, szybciej. Nie, no nie ma mowy. Oczywiście, że wziąłem udział, przecież człowiek marzył o tym. Ja osobiście uważałem, że wierzyłem w to, że my jednak wyzwolimy. No przecież wierzyłem w pomoc natychmiastową, prawda? Zachód, prawda? Nasz zdradzono, prawda?